Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak my rozmnażamy truskawki. Są różne metody, każdy ma jakąś tam swoją wybraną. Ja uważam, że ta, którą my stosujemy, jest najlepsza, dlatego że nie ma wtedy problemu, że przesychają nam te sadzonki albo się nie udają. Próbowaliśmy metody na odcinanie tych pędów. Wsadzanie ich do ziemi, ale trzeba mieć tutaj systematyczność, jeśli chodzi o podlewanie i pilnować, żeby się nie przesuszyły. Druga metoda to jest taka, jak tu jest zastosowana, że po prostu my sobie, tu akurat ja sobie ustawiłam taką paletkę z ziemią, i one się tutaj ładnie, te sadzonki ukorzeniły, i teraz będę je przesadzała do doniczek. Patrzcie. O. Widzicie? Zaraz powędruję sobie do doniczki. I teraz tak, jeśli chodzi o plusy tej metody, które uważam, że są decydujące o tym, że, tego że to stosujemy, jeżeli na przykład mamy takie gorące dni jak ostatnio, gdzie na przykład wieczorem wszystkie zostały porządnie podlane i przychodzę teraz rano i one były już przesuszone, to w tym momencie mielibyśmy posadzonkach, ale że one. Tak, jakby nie są jeszcze poodcinane, po prostu czerpią sobie z tej y, dużej rośliny, z której puściły pędy. Są to plusy i minusy, ale ja uważam, że jeśli chcemy mieć nowe sadzonki, to, y, to jest przynajmniej dla nas lepsza metoda. Mam tutaj dwie takie y, skrzyneczki. Mój mąż też już sobie najpierw próbował tą drugą metodę, ale oczywiście mu te sadzonki uschły, więc tutaj sobie, o, zobaczcie, poustawiał i skorzystał. Z tego mojego pomysłu, mojej metody, i myślę, że będziemy trochę tych sadzonek mieli. Przygotowałam sobie już kolejne doniczki, te z tej paletki zaraz tam powędrują, wstawię je sobie w cień i będziemy dalej się zajmować. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra metoda. Patrzcie, tak to wygląda. Podstawiamy sobie doniczkę. Tutaj widzę, że to jest dosyć świeża sprawa, ja tak bardziej o to mój mąż robił, ja tak bardziej je wtykam i one szybciej załapują. Tutaj tak samo. I tak jak te tutaj są dwa tygodnie. Puściły korzonki. Tu mamy kolejne. Postaram się też pokazać, to też jest moje. O i zobaczcie. Tu są o korzoneczki trzeba je wsadzać tak bardziej do ziemi ja wam później e, może na przykładzie jednej odetnę i pokażę widzicie tak trzeba je bardzo wepchnąć do ziemi ja sobie teraz na spokojnie żeby nic nie uszkodzić e, po prostu poodcinam sekatorem te pędy o tu tu jest trzeba je przeciąć nam to może niepotrzebnie ale o i tutaj gdzie są wszystkie ja sobie to na spokojnie dwoma rękoma żebym się nie pomyliła sobie to wszystko porobię, i widzimy się w cieniu. Mam już tutaj przygotowane doniczki, ziemia z kretowisk. Tak, z kretowisk. Dalej walczę z kretem. To jest tak cwana bestia, ale może kiedyś wygram chociaż bitewkę, bo wojny to na pewno nie. Tutaj mamy te truskawki, sadzonki, które są w tej paletce. I tu mam jeszcze drugą, którą podstawiłam i powiem Wam, że z tej one są dosyć duże. Ja nie będę ruszała tej paletki, dlatego że one tutaj będą sobie fajnie rosły, dlatego że dosyć duża ta. Skrzyneczka jest, łatwo będzie je podlewać. Niech one sobie tutaj rosną. Także tych nie ruszam. Biorę się za te. Zasada jest bardzo prosta. Mam nadzieję, że uda mi się to tak jakoś ustawić, żeby cokolwiek było widać. Żeby się nie przewróciło, bo z moim szczęściem to zaraz coś walnie. I teraz tak, do doniczki kładamy ziemię sobie wsypiemy. Wszystko zależy też od tego. Mam już w pogotowiu konewkę, powinno to być też podlane przed. Stawiam sobie tu i szukam takiej o. Patrzcie. Ukorzeniła się fajnie. Obetnę sobie te kawałeczki. Tu robię nie wiem dlaczego, ale ja lubię wsadzać do takiej bardziej suchej ziemi. Wiadomo, że to potem troszkę i dosyć. Ja wsadzam zawsze dosyć głęboko, tak, żeby tutaj tego kolejnego liścia nie zasypać za bardzo, ale mimo wszystko bardzo głęboko, żeby tutaj całe te korzonki były w ziemi. Podlewamy i robimy tak ze wszystkimi. Jeśli się trafią któreś takie, jak na przykład tutaj. Nieukorzenione, to też spróbuję, bo szkoda nic z tego nie będzie, jeśli nie włożę tego do ziemi. Po prostu przez pierwsze dni trzeba bardzo pilnować tego, żeby nie stały na takim ostrym słońcu. Ja sobie wstawię właśnie w takie miejsce zacienione i mimo wszystko, no tutaj są już korzonki, ale trzeba pamiętać o podlewaniu. Dlatego ja sobie przygotowałam tutaj tą paletkę. Fajnie też mieć jest zawsze w pogotowiu, obok, dlatego ja sobie też tak robię postawić konewkę z wodą, bo czasami wiecie, wpadamy tak na szybko do warzywnika, widzimy, że tam już trzeba by coś podlać, ale nie ma czasu, bo to trzeba przynieść wodę skądś. Więc dobrze jest mieć pod ręką po prostu konewkę i w trakcie dnia przychodzić patrzeć. Mam nadzieję, że trochę tych sadzonek uda nam się wyprodukować, ponieważ mój tata jeszcze liczy na nasze sadzonki truskawek. Tak jak mówiłam w filmikach o truskawkach, że u nas tych truskawek jest za mało. I naprawdę musimy sobie przynajmniej jedną albo nawet dwie skrzynie jeszcze tych truskawek dorobić. Dlatego biorę się za produkcję. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jak wy robicie. Może też skorzystam z Waszych rad, jak jest łatwiej, żeby było bardzo dużo możliwości. Czekam na Wasze propozycje, jak zawsze trafne. Dziękuję bardzo i do kolejnego.